Witam Cię serdecznie na moim kanale. Dlaczego ten kanał nazywa się Do Wolności? Każdemu z nas pewnie uzależnienie w żaden sposób nie kojarzy się z wolnością, tylko z jakimś rodzajem zniewolenia. Do wolności, czyli do chwili, kiedy poznasz problem uzależnienia. Do wolności w tym sensie, że mając świadomość, co Tobie szkodzi, co może sprzyjać głodowi alkoholowemu, a co może pozwolić Tobie go uniknąć, podejmiesz świadomą decyzję. Do wolności, czyli do wyboru swoich myśli, ponieważ to jest zwykle tak, że podejmujemy różne decyzje pod wpływem czasami emocji, czasami racjonalnego myślenia. To jest tak, że filtrem do tego, co robimy, co z nami się dzieje, do naszych emocji, są myśli. Popatrz chociażby na pandemię. To jest fakt. Jest koronawirus. Dla niektórych może być śmiertelnym zagrożeniem. Wprowadzone są różnego typu ograniczenia z tym związane. Ale jeśli będziesz myślał o tym, że jest to wszystko mi na złe, że znowu mi się nie uda, jakie będą Twoje emocje? Jeśli pomyślisz, że okej, to są zmiany, które chcę zaakceptować, i poszukam sposobu wyjścia z tej sytuacji, Twoje emocje się zmienią. Dlatego do wolności oznacza do samodzielnego, świadomego podejmowania decyzji. Co mi szkodzi, a co służy mojemu zdrowieniu. Jakie emocje chcę mieć i w jaki sposób na siebie, na życie, na te emocje chcę wpływać. Do wolności, czyli tak naprawdę do trzeźwego życia. Zapraszam, Darek Dopierała.